Za nami drugi weekend wakacji. Od piątku do niedzieli na terenie naszego powiatu doszło do 10 kolizji i jednego wypadku drogowego. W tym czasie policjanci zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców. Oprócz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, priorytetem ostródzkich policjantów jest również bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. W miniony weekend policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie we współpracy z Mazurskim Centrum Ratownictwa Wodnego przeprowadzili akcję edukacyjną dla dzieci wypoczywających nad akwenami powiatu ostródzkiego. Podczas spotkań rozmawiali z uczniami o bezpiecznej kąpieli, żeglowaniu oraz zachowaniu ostrożności nad wodą. Przestrzegali również przed wchodzeniem do wody w miejscach niestrzeżonych oraz bez opieki osoby dorosłej. Dzieci miały również okazję odwiedzić pokład policyjnej łodzi. Spotkania odbyły się w ramach ogólnopolskich akcji Bezpieczne Wakacje 2020 oraz Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą.